Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Czy dasz radę? Ja wciąż więcej potrafię. Niekwestionowany zwycięzca na każdej płaszczyźnie. Wciąż na pierwszej fali, ty ciągle na niej liźnie. Robię swoją rzecz, jak w 9-8, ale nie cofam się wstecz. Pnę się w górę, lecz to jak syzyfowa praca, jak bumerang, który wraca. Jak śliska droga ta, na którą wkraczam, ja zaznaczam, że to właśnie spośród tłumu mnie wyróżnia, że relacjonuje fakty, moja głowa to rymu kuźnia, w której praca wie, żeby nie dać złapać się. Zawsze krok być dalej od ciebie, jak mogę, staram się. Nafaszerowany słowem, jak anabolem kulturyści, nic miłości, nienawiści, obserwujący jak żurnaliści, odbierający bodźce, sprawdzający otoczenie, każda akcja zapisana, spostrzeżenie, przetwarzający to, co odebrał wzrok, uważnie stawia następny krok, formuje oceny zaistniałej akcji, analiza sytuacji, wniosek nasuwa się sam. MC jest klucznikiem do wciąż nowych bram. Stworzony po to, by obserwacja rzeczywistości miała słowne odniesienie, cenne jak drogie kamienie. Czym jest MC? Prawdy uosobieniem. Nie piszę tekstów na życzenie, analizuję zdarzenie, zanim ty pomyślisz, MC zda sprawozdanie. Zawsze szybciej i dokładniej, z pewną konkluzją, jeśli tylko jego styl jest intelektu i zdolności fuzją. Masz głowę, to rusznią. Otwiera nowe horyzonty, wskazuje co złego na tym świecie. Porusza tematy, których nie znajdziesz w gazecie. To on jest właściwym człowiekiem, we właściwym miejscu, o właściwej porze. Bo najważniejsze to, że obserwuje środowisko od zewnątrz i od środka. To nie tania sensacja dziennikarskiego podlotka. Człowiek z mikrofonem odpowiedzialny za swoje sformułowania. MC, zawsze szczerość wymagana. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Czy dasz radę? Ja wciąż więcej potrafię. Niekwestionowany zwycięzca na każdej płaszczyźnie. Wciąż na pierwszej fali, gdy ty ciągle na niej liźnie. Taka już natura człowieka od mikrofonu. Wszystko sprawdzi, oceni, powie co zarzuca komu. Właściwie wszechobecny, przenikliwy jak powietrze. By mieć informacje najlepsze, ale koniecznie. Musi znać reguły gry, wiedzieć co jest stosownym. Kiedy być szalonym, a kiedy po prostu spokojnym. To może dać przewagę nad przeciwnikiem. Zaważyć nad wynikiem walki ze zwykłym śmiertelnikiem. Dalej, który pozwala na manipulację tłumem, na swoje zdanie przedstawione publicznie, wyjebany lirycznie, a zarazem znający granice, jak Thomas i OSTR, wie kiedy włożyć rękę pod spodnicę. Ostry komentarz tego, który w głowie ma jeden ton więcej, pozwolenia na likwidację tabu i na klimaty święte, w górę ręce, tłum podnosi, jakby to był prorok, który nową wiarę wnosi. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? To mało prawdopodobne. Uważaj, bo się zasapiesz. Trudno jest dogonić mistrza ceremonii z mikrofonem w dłoni, który jest już na foni. A ty ciągle w tyle wątek życia zgubiłeś. Nie możesz być pierwszy, zawsze będą lepsi. Czy na pierwszym planie oni płaczą rymami, szukują słowami, szukanie sensacji. To na nic, której rodzili się nieliczni, tak samo intelektualiści, jak i mocno psychiczni, posiadają w sobie coś, co różni ich od pozostałych ludzi. Coś, co sprawia, że ich kazanie wciąż nie nudzi. Zapali, który wybucha w reakcji z mikrofonem w dłoni. W bitu toni, słychać wciąż odgłos pogoni tych, którzy chcieliby otrzymać przywileje. Ja oglądam się za siebie i tylko się śmieję. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Czy dasz radę? Ja wciąż więcej potrafię. Niekwestionowany zwycięzca na każdej płaszczyźnie. Wciąż na pierwszej fali, gdy ty ciągle na mieliźnie.